Cześć, dzień dobry kochani, witajcie bardzo serdecznie w bardzo spontanicznym filmie na moim kanale i tak naprawdę zainspirowaliście do niego mnie wy, a głównie osoby, które śledzą mnie na Instagramie i powiem wam szczerze, że to naprawdę nie ma na celu teraz ta moja pogadanka jakiegoś pouczania, jakiegoś morału, nie będzie tutaj zawarta jakaś taka niesamowita puenta czy też refleksja, ja po prostu chcę sobie z wami tak luźno porozmawiać o was. Tak, tym razem ten film będzie o was. Wy dowiadujecie się z moich filmów, z pytań do mnie, z wiadomości do mnie, dużo informacji właśnie o moim życiu, o moim nastawieniu do jakichś tam rzeczy, sytuacji itd. Ale ja nie ukrywam, że też chcę wiedzieć, kto mnie obserwuje, z kim tutaj mam w cudzysłowie do czynienia, z kim nadaję na tych samych falach, bo skoro tutaj jesteście i są osoby, które przecież regularnie mnie oglądają, no to wydaje mi się, że gdzieś w jakimś stopniu nadajemy na tych samych falach, na których bardzo chętnie się dowiaduję, bardzo chętnie też dowiaduję się, w jaki sposób tutaj do mnie trafiacie, co was ujmuje w moich filmach, w mojej osobie, i tak dalej, i tak dalej. I nie ukrywam, że w ostatnim czasie na Instagramie ja po prostu poczułam, bo tam jest łatwiej. Wiecie dlaczego? Dlatego, że na przykład wiadomość prywatną, jak do mnie wyślecie, czy też jak zostawicie swoją odpowiedź, jakąś taką krótką nawet w tym okienku takim, które ja wklejam w Instastory, no to to wszystko, wiecie, dociera do mnie personalnie. Nikt tego nie widzi poza mną i też wy jesteście jakby anonimowi dla siebie świata. Nawet jeżeli ja jakąś odpowiedź udostępniam, no to oczywiście nikt nie widzi loginu, z jakiego to do mnie przyszło i tak dalej, więc no też wydaje mi się właśnie, że ten kontakt z nami, z osobami takimi, które nagrywają przez Instagram dla was jest bardziej komfortowy niż tutaj w komentarzach. I dlatego ja, słuchajcie, właśnie na Instagramie bardzo często w ostatnim czasie zadaję wam pytanie, co u was słychać, jak się czujecie, czy wszystko u was w porządku, dlatego że, no właśnie, słuchajcie, na co dzień naprawdę bardzo rzadko zdarza się tak, że ktoś zada nam pytanie, nawet słuchajcie, pośród bliskich, tak, jak się czujesz, co czujesz? Jeżeli jest jakaś, wiecie, sytuacja, czy bardzo pozytywna, czy bardzo negatywna, czy wszystko u ciebie w porządku? Naprawdę rzadko się to zdarza, ponieważ no, żyjemy w takim pędzie, w takim zawirowaniu i przyznam wam szczerze, że i ja praktycznie tego nie robiłam dotychczas. I zupełnie nie wiem dlaczego, bo przecież osoby ważne dla nas, które są z nami na co dzień, no to faktycznie dobrze jest wiedzieć, czy z tą osobą jest wszystko okej, czy dobrze się czuje, jak przyjmuje pewne sytuacje, bo sytuacji jest mnóstwo, od jakiegoś czasu non-stop coś nas zaskakuje, coś co dotyczy praktycznie no, nas wszystkich, wszystkich ludzi żyjących w Polsce i nie tylko, więc no właśnie, zacznijmy od podstaw. Ja uznałam właśnie, że takie pytania będę też kierowała do was, do osób, które mnie obserwują, do moich widzów i przyznam wam szczerze, że póki to wszystko ogarniam, póki naprawdę mogę i staram się odpisywać każdemu na wiadomości, to będę to robiła, bo to też mnie, słuchajcie, napędza. Ja czuję, wiecie, że to wszystko, co mówię, to nie jest właśnie tak, że o, teraz jestem zamknięta u siebie w domku, nikt tego nie widzi, nie słyszy, tylko w momencie publikacji faktycznie to trafia do żywych jednostek, do żywych osób, do osób, które czują, które są ze mną, które wspierają i ja też chcę to wsparcie wam dać. I właśnie chociaż w taki maleńki sposób, gdzie wymienimy sobie razem kilka wiadomości, bardzo się cieszę, że to wsparcie mogę właśnie zaoferować. I ja, słuchajcie, wczoraj, czyli tak naprawdę po tygodniu od wybuchu wojny na Ukrainie, zrobiłam story i zapytałam was w nim, czy u was wszystko w porządku. I powiem wam szczerze, że otwieracie się przede mną naprawdę cały czas stopniowo i to coraz bardziej. Piszą do mnie nowe osoby, osoby, które obserwują mnie naprawdę jakiś już czas, a których, no wiecie, nie widziałam wcześniej, nie skojarzyłam po nickach, po nazwach i wiecie, i gdzieś w końcu jakby, no przyznam szczerze, nabierają do mnie takiego zaufania i jestem w pozytywnym szoku i jestem za to też ogromnie wdzięczna, no bo też możemy, nie ukrywam, tak wiecie, siebie
siebie nawzajem jakoś w jakiś sposób poratować, chociaż dobrym słowem, chociaż tym, że wysłuchamy, tak? I tak, i docierają do mnie nowe osoby. I słuchajcie, to, co się zadziało od wczoraj na moim Instagramie, to ja naprawdę jestem w szoku. Słuchajcie, dostałam tak intymne zwierzenia, tak mocne naprawdę przeżycia, że no, nie wierzyłam. Słuchajcie, ja nie wierzyłam w to, że akurat ze mną ktoś zechciał się podzielić tak bardzo ważnymi, tak bardzo swoimi wydarzeniami z życia. Ja, słuchajcie, dzięki temu, że zadałam to pytanie w okienku, ja mogłam to puścić dalej i jakby osoby oglądające kolejne Instastory nie mają pojęcia, kto to do mnie wysłał, ale widzą, że takie sytuacje mają miejsce, widzą, że takie rzeczy się dzieją, widzą, że to napisała naprawdę osoba, która nie jest mną. Wiecie, po prostu szok. Dla mnie ogromny, pozytywny szok, ale słuchajcie, dostałam na przykład wiadomości, że jedna z Was będzie podejmowała 6. próbę in vitro. Kolejna z Was stara się o orzeczenie niepełnosprawności dla córki i papierologia ją na ten moment ogromnie przerasta. Inna z Was z kolei jest w takim stanie psychicznym, że po prostu ma ataki paniki. Przez to wszystko, co się dzieje, to ją tak przytłoczyło, że dostaje ataków paniki. I słuchajcie, naprawdę jest, co człowiek, to inna historia, to inny problem, to inny dylemat albo inna radość, bo oczywiście były też słowa, że tak, wszystko w porządku, albo po prostu zwyczajnie tak. I to, słuchajcie, też jest super, bo no umówmy się, jeżeli nic się nie dzieje, nawet czy złego, czy pozytywnego w naszym życiu, to też dobrze. Wiecie, o co chodzi? Bo możemy żyć tak po prostu spokojnie, zwyczajnie i nie oczekujmy też jakichś takich fajerwerków od życia cały czas. Te fajerwerki, jak mają przyjść, to przyjdą. Tak samo jakieś takie negatywne rzeczy też są dla nas niestety, ale nieuniknione. W każdym razie, słuchajcie, naprawdę to, co się zadziało wczoraj, gdzie też macie świadomość tego, że ja bardzo często udostępniam te Wasze odpowiedzi, no i mimo to, znaczy, no fakt, nikt nie wie, że to akurat Wy, tak, ale no jakby macie świadomość tego, że ja mogę to udostępnić i tak chętnie podejmujecie właśnie takie zwierzenia. Naprawdę jestem w szoku, ale jestem też bardzo za to wdzięczna. Wiecie dlaczego? Dlatego, że inne osoby śledzące moje Instastory, filmy, obojętnie, mogą to przeczytać i jeżeli naprawdę mają ogromny problem w swoim życiu, który wydaje im się nie do przejścia, to nagle, wiecie, w obliczu tego, co ktoś inny przeżywa, może ta osoba sobie nagle uzmysłowić, że faktycznie, okej, mój problem w sumie nie jest aż takich rozmiarów jak ten. Tu oczywiście nie chodzi o licytowanie się, ale powiedzmy, nie wiem, ktoś stracił pracę, tak? I w momencie, kiedy przeczyta na moim Instastory, że ktoś inny ma raka piersi i dwoje małych dzieci, to wiecie, może się na szybko otrząsnąć i sama pewnie też bym się otrząsnęła i bym pomyślała, o rety. Jestem tak naprawdę szczęściarą, że tylko tę pracę straciłam, no bo pracę mogę znaleźć, tak? Biorę, okej, zakasuję rękawy, siadam, rozsyłam CV, chodzę po różnych instytucjach, nawet sklepach, obojętnie i szukam pracy, bo jakby na to mam wpływ. A na tak straszną chorobę, jaką jest nowotwór, wpływu sami jako tako nie mamy. My możemy tylko się pozytywnie oczywiście nastrajać, możemy podejmować przeróżne leczenia, możemy szukać pomocy, ale no właśnie, jesteśmy zdani tutaj głównie na opiekę medyczną i na wiedzę kogoś innego, drugiego człowieka, lekarzy. No wiecie, jakby na to nie mamy takiego stuprocentowego wpływu sami. I to myślę też jest właśnie dobre, bo otwiera nam mocno oczy, że obok nas naprawdę może być ktoś, kto zmaga się z czymś koszmarnym, z czymś najtrudniejszym w jego życiu. I my swoim nastawieniem, mając już tę świadomość, możemy iść przez świat z większą empatią, z większym takim, wiecie, zaangażowaniem w drugiego człowieka. I tak jak mówię, fajnie, że to u mnie nie rozgrywa się na zasadzie właśnie licytowania się problemami, tylko dla każdego ten jego problem na ten moment oczywiście jest najważniejszy, ale nam, nawet właśnie czytającym te wypowiedzi,
jest łatwiej zrozumieć, że naprawdę na świecie jest ogrom problemów. Jest ogrom sytuacji, w których komuś wali się cały świat i to po prostu się dzieje. I to może być właśnie obok nas. I słuchajcie, takie informacje właśnie ze świata, które później do takich ludzi docierają, mogą naprawdę osłabić wolę walki, mogą naprawdę zdemotywować. I to jest, słuchajcie, straszne. To jest naprawdę straszne, ponieważ no właśnie, w takich momentach powinniśmy skupiać się na tych problemach, aby je w jakiś sposób rozwiązać, aby po prostu było łatwiej. A tu, słuchajcie, zobaczcie, ze świata jednak docierają cały czas jakieś inne wiadomości, które nas straszą, które nas przerażają, które wprowadzają w nas panikę. I na to, słuchajcie, nie mamy tutaj wpływu, nie ma na to dobrej rady, dobrego rozwiązania, no tylko właśnie no, takie rzeczy nas dodatkowo dobijają, wiecie? I to jest, słuchajcie, straszne, to jest przykre. To, że powiem, że tak nie powinno być, też świata nie zbawi, ale naprawdę jest to przykre. I słuchajcie, ja zrozumiałam naprawdę jedną rzecz, mimo że staram się w swoim życiu to już praktykować od jakiegoś czasu, bo różnie z tym bywało, nie będę was czarować, że przecież ja jestem chodzącym ideałem, bo nie. Daleko mi do ideału, uwierzcie. W każdym razie uczę się cały czas w sobie takiej cechy właśnie nieoceniania innych. Nieraz i tak, nawet w takich błahych sytuacjach, gdzieś widzę, że podświadomie oceniam. I mówię, czy ktoś zrobił dobrze, czy niedobrze, nawet sobie sama w myślach, a nie powinnam tego robić. Bo właśnie, ja nie znam sytuacji tego drugiego człowieka. Jest ktoś, kto powie na głos, tak? Mam kłopoty, mam to i tamto, to się dzieje w moim życiu, czy tamto, i ja nie myślę racjonalnie, tak? Ja nie wiem, co będzie, dlatego ja po prostu nie chcę robić tego, czy tamtego. I są takie osoby, które właśnie powiedzą to na głos, ale są osoby, które będą dusić w sobie swoje problemy i nie możemy mieć tego im za złe. No i po prostu my sytuacji tej osoby nie znamy. No, także powiem wam, to tak też a propos tego, słuchajcie, wiecie, oceniania, czy ktoś wrzuca jakieś rzeczy teraz o wojnie w Ukrainie, czy nie wrzuca, czy bierze udział taki mocny w pomaganiu, czy w ogóle nie bierze tego udziału, my nie wiemy. My naprawdę nie wiemy, my widzimy w sieci tylko część, skrawek, ułamek życia drugiej osoby i faktycznie ocenianie sytuacji, w której czy ktoś publikuje informacje związane z tym czy z tamtym, czy nie, nie powinno należeć do nas. I słuchajcie, są obok nas na przykład takie osoby, jedna z moich widzek, obserwatorek, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jest w takiej sytuacji, gdzie straciła właśnie swoją trzecią ciążę. I wiecie, no, przeszła przez trudną operację, która uratowała jej tak naprawdę życie. I ona, słuchajcie, teraz no, musi zaprzestać starania. Musi na jakiś czas i dla niej jest to bardzo długi czas i oczywiście my stojąc z boku możemy powiedzieć, nie, jest to taki czas właśnie akurat, że wiecie, że sobie to wszystko poukłada, troszeczkę czas pomoże jej dojść do siebie, poukładać sobie to wszystko w głowie, natomiast dla niej jest to ogromnie długi okres i ja się wcale jej nie dziwię, ponieważ jak czegoś chcemy, to nawet nieraz kilka dni jest dla nas jakby nie do przejścia, że wiecie, że nie wytrzymamy, musimy to mieć już. No a co dopiero, wiecie, taka sytuacja. No i słuchajcie, jak my od takiej osoby, która przeżywa naprawdę, zobaczcie, jaką wojnę u siebie, tak, z samą sobą, ze swoim ciałem, ze swoim umysłem, ze swoim zdrowiem, jak my możemy teraz oczekiwać, że ta osoba będzie, wiecie, publikować różne treści, będzie się angażować w coś niebywałą energią. No nie, no ta osoba sama musi się, słuchajcie, pozbierać, sama sobie musi najpierw pomóc. My też musimy pamiętać o tym, że jeżeli coś nas rozwala, coś nas niszczy, pomóżmy sami sobie najpierw, bo dopiero tacy uleczeni z pełną świadomością, energią i z jak najmniejszą ilością problemów mamy tę siłę, aby pomóc komuś innemu. Ale zawsze, słuchajcie, trzeba zacząć od siebie. I naprawdę, mimo wszystko, mimo tego, co się dzieje, a nie jest lekko, cały czas myślmy też o sobie. Nie zaprzestańmy nagle pracować, nie zaniechajmy swoich obowiązków, nie zaniechajmy kontaktów z naszym dzieckiem tylko dlatego, że na świecie dzieje się źle.
Więc nie róbmy, nie dokładajmy na przykład naszemu dziecku traumy w postaci rodzice siedzą w wiadomościach i co ja mam z sobą zrobić, tak? Naprawdę cały czas dbajmy o siebie, o swoją psychikę, o swoją rodzinę, o swoje zdrowie, bo bez tego będziemy bezużyteczni dla innych. Wiecie, o co chodzi? No taka jest po prostu prawda. I wasze wiadomości, to co się zadziało na moim Instastory, tylko i wyłącznie bardziej otworzyło mi na to oczy. I dlatego pomyślałam, że biorę kamerę, muszę się tym z wami podzielić tak na gorąco, póki mam te wszystkie myśli, póki to wszystko mi się kłębi w głowie, no bo myślę, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I też takie słowa, myślę, w tym czasie są ważne i są takim też wsparciem. I mam nadzieję, że okażą się dla was takim wsparciem. Zawsze w trudnej sytuacji dla nas poszukujemy wsparcia. Nie czarujmy się. I tak samo, słuchajcie, mój film o poronieniu powstał tak naprawdę z potrzeby serca, z potrzeby tego, że ja wcześniej, gdy byłam w tej sytuacji, nie znalazłam nigdzie osoby, która tak wprost o tym opowie. I stwierdziłam, że na podstawie swoich przeżyć, po kilku latach byłam gotowa to zrobić, nagrałam. Ja pomogłam sobie oczyszczając się, ale też pomogłam innym osobom, bo naprawdę, słuchajcie, dziewczyny do dziś, gdzie ten film naprawdę opublikowałam kilka lat temu i to kilka lat po wydarzeniu, to trafiają do mnie dziewczyny, które wiedzą, że ja już po latach inaczej na to patrzę i jakoś tak mogę coś sensowniejszego powiedzieć niż w momencie, na przykład, gdy to się stało, czy w momencie, gdy w emocjach nagrywałam film, i piszą i chcą rozmawiać. Naprawdę, słuchajcie, nieraz napisze do mnie dziewczyna i hej, obejrzałam twój film, chcę tylko tobie opowiedzieć moją historię. Jakby, wiecie, nie oczekują ode mnie złotych rad, że ja nagle, wiecie, pomogę im w całym tym procesie, bo wiedzą, że ja tak naprawdę też działałam instynktownie i to jest fantastyczne, że wiedzą, że mogą uderzyć i że ktoś ich wysłucha i przede wszystkim, że zostaną zrozumiane. Także tak, moi drodzy, tak to wszystko wygląda, tak jak mówię, trzeba patrzeć na osoby takie właśnie internetowe też przez pryzmat tego, że oglądają ich normalni, zwykli ludzie, tacy jak oni sami. Tak samo w ich życiu dzieją się normalne, zwykłe problemy i fajnie jest, jeżeli twórcy właśnie wykazują taką empatię, nie udają nikogo, po prostu są jacy są i super to jest. I tak, moi drodzy, i ja powiem wam szczerze, że uwielbiam YouTube'a, to jest sprawa uzależniająca, ja wam opowiadałam, zaczynałam nagrywać w 2011 roku filmy, gdzie tak naprawdę mało kto jeszcze o YouTubie wiedział, później zaniechałam to, ale po latach, słuchajcie, jakby dalej mnie do tego ciągnęło, bo to jest właśnie taka energia, której przyznam wam szczerze, że nigdy gdziekolwiek w swoim życiu nie byłam, czy na studiach, czy w jakiejś pracy, czy gdziekolwiek, nigdy takiej energii od nikogo nie dostawałam jak tutaj. I oczywiście, tak jak wszędzie zdarzają się jakieś takie, wiecie, komentarze nieprzychylne, osoby, które mi na przykład może źle życzą, tego nie wiem. Zawsze, słuchajcie, pod moimi filmami mam taką samą praktycznie ilość łapek w dół, więc domyślam się, że są osoby, które właśnie wchodzą w mój film tylko po to, żeby tę łapkę zostawić w dół i wyjść, albo po prostu obejrzą do końca z ciekawości, co się u mnie dzieje. Jakby to też nie mnie oceniać, każdy ma taki wybór, przecież to jest dostępne dla wszystkich i niech to oczywiście robi, więc mówię, są różne sytuacje, ale jednak tych lepszych jest więcej i to cały czas napędza, wiecie, i to cały czas daje energię, bo cały czas człowiek jest świadomy tego, że ktoś tam po drugiej stronie ekranu czeka. I to jest super. I to jest najlepsze uczucie naprawdę na świecie. I to jest taka moja odskocznia. Zawsze będę o tym mówić. Zawsze będę to tak nazywać. I to jest właśnie takie moje fajne wsparcie w momencie, kiedy jest mi źle, w życiu nawet prywatnym. W momencie, kiedy w życiu prywatnym jestem niezrozumiana, to tutaj wiem, że to zrozumienie też dostanę i ja mogę odetchnąć i ktoś może odetchnąć ode mnie i ja od kogoś, bo właśnie przychodzę tu i tu się dzieją fajne rzeczy. Cieszę się, że to robię. Raz jeszcze to powtórzę, cieszę się, że was mam i zawsze uważam, że nieważne są, słuchajcie, liczby, nieważne jest, za czym gonimy,
ważne jest to, z kim tu jesteśmy. I ja naprawdę przestałam zwracać uwagę na cyfry i zaczęły jakby same się, wiecie, same tam żyć swoim życiem. Zaczęło to wszystko samo się dziać i dzięki temu też napływają do mnie same fantastyczne osoby. Naprawdę. Ja nie jestem z nikim w jakiejś spinie teraz, w jakimś konflikcie, w jakimś niedomówieniu tutaj z was, z widzami. No nie ma czegoś takiego. Jeżeli ktoś coś do mnie ma, gdzieś tam sobie to raz, dwa, słuchajcie, załatwimy i się rozchodzimy w swoje strony i już. Więc to jest fajne, naprawdę to jest super, cieszę się bardzo i doceniam. I słuchajcie, i doceniam każdą tutaj osobę i cieszę się, naprawdę cieszę się, że ogarniam jeszcze to wszystko i mam nadzieję, że tak jeszcze długo pozostanie, że jestem w stanie odpisać każdej osobie. To jest, słuchajcie, co ja zawsze mówię, dla chcącego nic trudnego. I ja uważam, bo nieraz dziękujecie mi za to, że ja wam odpisuję, że nie spodziewaliście się. Ja uważam, że to jest mega normalne, dlatego że ja wam zawsze mówiłam, wy poświęcacie swój czas dla mnie, no to jakby dlaczego macie tego samego nie dostać? Nieraz to trwa krócej, nieraz dłużej, wiadomo, różnie bywa, no ale za to, słuchajcie, nie musicie dziękować. Naprawdę, to ja dzięki wam tutaj jestem. Przecież jakby nie wy, to po co miałabym to robić? Dobrze, kochani, tyle. Ja mam nadzieję, że ta moja wypowiedź, ta moja pogadanka nie była jakoś strasznie chaotyczna. Mam nadzieję, że zrozumieliście wszystko to, co chciałam wam tutaj przekazać, czyli właśnie radość, refleksje, spostrzeżenia. I tak, uznałam, że naprawdę muszę się tutaj do was wygadać i bardzo się cieszę, że to zrobiłam. Myślałam rano, słuchajcie, żeby tą pogadankę nagrać przy makijażu, ale wiecie co, kompletnie bym się nie skupiła. Kompletnie bym się nie skupiła ani na jednym, ani na drugim, więc stwierdziłam, o nie, to jest taki temat, który ja muszę usiąść, muszę być sama ze sobą i z kamerą i podjąć i po prostu wam to wszystko opowiedzieć, co się pięknego dzieje w internecie, u mnie, właśnie na Instagramie i na moim YouTubie i tak jak mówię, no ja mam super ludzi tutaj. Jesteście super. Trzymajcie się tymczasem bardzo cieplutko. Dziękuję wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że ktoś wytrwał tutaj do końca tej pogadanki. No troszkę się do was nagadałam. Patrzę sobie tam na czas. Jeszcze to, wiecie, potnę w pewnych momentach, ale vlog wyjdzie długi. Także jeżeli dotrwaliście do końca, bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia oczywiście w kolejnych filmach.